oprócz autobusów, to tutaj korzystają z tej drogi kierowcy samochodów osobowych. One też mają swoje prawa i swoje zniszczenie tu następuje. I tutaj mamy inny problem, który się pojawił po tym, kiedy wprowadziliśmy tutaj ten tłuczeń i trochę utwardziliśmy nawierzchnię. Samochody podniosły prędkość, z którą się przemieszczają. Zamiast 20-30 na godzinę pojawiło się 50, no i znowu następne zniszczenia, ale tutaj, jeżeli chcemy korzystać z tej drogi przez plac budowy, no to wszyscy musimy się do tego dostosować. No to w takim razie nic innego, tylko pytanie, no kiedy to się skończy? Mówimy tutaj o jesieni, ale musimy pamiętać, że jednocześnie przed nami jest jeszcze jedna inwestycja, która układa się w to, co niektórzy nazywają remontem Królowej Jadwigi. To są różne niezależne inwestycje i ta następna, która jest kawałek dalej zaplanowana, ona miałaby być zrealizowana do wiosny przyszłego roku, więc prawdopodobnie gdzieś w okolicach wakacji będziemy wprowadzali następnego wykonawcę, no i ta budowa będzie trwała dłużej. Czyli jednak dojazd czy przejazd przez Wolę Justowską no w tym roku będzie jeszcze przez cały rok utrudnione. Chcielibyśmy, żeby od przyszłego roku ten temat się skończył i żeby od przyszłego roku kierowcy mieli łatwiej. Natomiast utrudniony rzeczywiście będzie, natomiast będziemy robili wszystko, żeby go zachować. Czy zmiana nadzoru inwestorskiego liczycie na to, że poprawi sytuację? Ona na pewno pozwoli nam szybciej rozwiązywać problemy, które się pojawiają wtedy, kiedy na przykład odkopujemy jakiś kawałek drogi i okazuje się, że pod spodem układ sieci jest zupełnie inny, trzeba wyrazić zgodę na inne rozwiązanie techniczne. Do tego nam jest potrzebny szybki nadzór projektanta, który nie będzie zajmował kilka tygodni, a kilka dni. Bo proszę pamiętać, że oprócz tego, że jezdnia jest rozkopana, to następuje bardzo kapitalna wymiana wszystkich mediów. Kilka miesięcy pracujemy. Układ drogowy tutaj jest może 15% zrealizowania, natomiast całe te prace dotyczą wszystkiego tego, czego nie widać, tego, co jest pod spodem, gdzie wykonujemy media, których tutaj nie było albo były bardzo stare. Nie było ich, bo Wola Justowska była pod tym względem zaniedbaną częścią Krakowa.